Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na oficjalnych stronach rządowych gov.pl pojawił się oficjalny poradnik przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pod tytułem bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny. Pojawił się on w bardzo ciekawym momencie, czyli 5 kwietnia 2022 roku, dokładnie wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie bardzo poważnego kryzysu nawet pan Kaczyński oficjalnie powiedział że kryzys nas czeka i to duży, a Putin grozi nam wjechaniem tutaj czołgami, zrzuceniem atomicy, a NATO ostrzega, że mogą być jakieś kwestie związane z użyciem broni chemicznej, co prawda raczej na Ukrainie, ale zastanawiają się, czy skutki tego ataku nie przedostaną się do Polski, czy jakaś tam chmura chemiczna albo nie daj Boże radioaktywna. Także bardzo ciekawy Kontekst czasowy, że się tak wyrażę, jeszcze ciekawiej robi się, gdy zwrócimy uwagę na to, czego ten poradnik dotyczy. Bo, żeby nie było wątpliwości, taki poradnik jest ważny, potrzebny i to jest w ogóle skandal, że on się pojawia tak późno. Inne kraje tego typu poradniki mają od wielu, wielu lat, ba nawet wysyłają do swoich obywateli ulotki, jak sobie radzić w razie wojny i jak się przygotować i co zrobić. Jest to absolutnie normalne, z tą różnicą, że oni to robią raczej wtedy, gdy jest. Pokój i nie ma większego zdenerwowania wśród społeczeństwa, że to nie daj Boże jest na, z powodu tego, że oni coś wiedzą. Na przykład, w 2018 wodajże w Skandynawii były rozsyłane, a tutaj jest to w bardzo konkretnym, takim czasowym, czasowym odniesieniu. Co jeszcze jest ciekawe, większość tych poredników, które. Czytałem czy oglądałem, były bardzo szerokie. I tam były to poradniki ze względu na bardzo wiele różnych sytuacji, które mogą się zdarzyć i które mogą wymagać od człowieka podjęcia określonych działań i na które zawczasu trzeba się przygotować, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu. Czyli mówiąc krótko, tam jest bardzo często o klęskach żywiołowych, o pożarze, o powodzi, o problemie z dostępem do energii elektrycznej. To zwłaszcza ostatnio jak te blackouty zrobiły się modne. Natomiast u nas jest stricte tylko i wyłącznie kryzys i wojna. W dodatku, ten kryzys w poradniku jest bardzo ciekawie zdefiniowany. Tutaj sobie przeczytajmy z tego poradnika definicję, czym jest kryzys, według tego poradnika. Kryzys to zdarzenie nagłe, które zagraża życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku człowieka. przeciwstawienie się mu wymaga sił i środków przekraczających standardowe możliwości i oznacza zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. To punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze. W zasadzie w tym całym, w tej całej definicji, no to no, kurczę, jak taki jak, jak, jakbym miał dołożyć, bo kryzysy są różne, nie? Jest na przykład kryzys w chorobie, yy, w przebiegu choroby, na przykład kryzys psychiczny, kryzys ekonomiczny, gospodarczy. No właśnie, drodzy Państwo, czy ta definicja pasuje Wam pod kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy, czy raczej pod jakiś taki kryzys w sensie m, zagrożenie wojną, yy, ustanie dostaw żywności, albo właśnie lockdown? Energetyczne, czy inne takie zdarzenia powiedziałbym, no właśnie tak jak tu oni powiedzieli, li, li, które przeciwstawienie się mu wymaga sił i środków przekraczających standardowe możliwości i oznacza zmaganie się walkę, w której konieczne zmaganie się lub walkę. No, drodzy państwo, ten kryzys to powiedziałbym definicja tego kryzysu no, w dużej części się pokrywa właśnie moim zdaniem z jakimś zagrożeniem quasi wojennym. Zwłaszcza, że w sytuacji dzisiejszej częściej mamy do czynienia z wojną hybrydową niż z, z czymś, czymś takim standardowym. Bardzo, bardzo bym to powiedział jest Ciekawe, e, zwłaszcza że na przykład w, na Wikipedii znajdziemy zupełnie inną definicję kryzysu. Kryzys to sytuacja, w której istnieje zagrożenie dla podstawowych wartości, interesów i celów partii, grup społecznych, organizacji, przedsiębiorstwa, lub e, zagrożone są prawa i swobody obywateli. Ich życie i imienie. Kryzys jest kul, e, kulminacją konfliktów. W różnych dziedzinach życia społecznego, prawda? Że zupełnie inna definicja. I to jest o tyle ciekawe, że jeśli chodzi o definicję wojny, to w definicji tej bardzo krótkiej definicji z, z tego poradnika, no, znalazło się wręcz takie samo zdanie jak z definicji z Wikipedii. Do tego stopnia, że nawet bym się zastanawiał, czy człowiek, który pisał ten poradnik, to się trochę tak nie posiłkował tym, tą, tą Wikipedią. Przeczytajmy: Wojna to zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi. Tak, religijnymi i społecznymi. Ciekawe, bo generalnie do tej pory to Polska była raczej takim krajem jednoetnicznym i takim raczej jednoreligijnym, co najwyżej to mogło nam grozić konflikt między ludźmi wierzącymi i ateistami, ale to też raczej, raczej nie, raczej tam takiego jakby poziomu poziomu agresji, nie no, raczej. Poza Facebooka i ewentualne pyskówy na ulicy, to, to, to nie wychodziło, ewentualnie grupami społecznymi. Brak jest jednak jednoznacznej, powszechnie uznanej definicji wojny. Współczesne definicje nie uznają jej jako zjawisko czysto militarne, lecz łączące obszary polityki wewnętrznej i zagranicznej, gospodarki, działań militarnych oraz informacyjnych. Ciekawe. Tymczasem na Wikipedii czytamy: Wojna, zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi, religijnymi i społecznymi. Gdzieś już to kurde czytałem. Brak jest jednoznacznej, powszechnie uznanej definicji wojny, yy, której próby zdefiniowania yy, podejmowane były już w starożytności. Tutaj już jest inaczej. Ale ciekawe, nie? że ta definicja kryzysu, tutaj z tego poradnika, jest bardzo, bardzo taka, bym powiedział, wojenna. Yy, na to i zupełnie inna niż ta powszechnie dostępna i uznana w Wikipedii, a ta definicja wojny. Jakbym był autorem tego wpisu na Wikipedii, to bym no, był bardzo, bardzo dumny, że ktoś mnie raczej na pewno przeczytał. E, drodzy Państwo, poradnik, zachęcam. Zachęcam, żeby się z nim zapoznać, żeby nie było. E, ja już rok temu razem z kapitanem Lisowskim, żeśmy robili taki poradnik na wypadek wojny, jak się przygotować. E, uważam, że. I, ale nie dlatego, że uważamy się za alfy i omegi, broń Boże, tylko dlatego, że kompletnie takiego poradnika nie było i ktoś uważaliśmy, że powinien go zrobić. Fajnie, że teraz jestem rządowy. E, na pewno. Warto na niego zwrócić uwagę, bo tu są bardzo ciekawe rzeczy. I w wielu miejscach ten poradnik jest bardzo ważny i bardzo pomocny. Naprawdę serdecznie zachęcam do przeczytania go z uwagą. Na przykład takie kwestie jak znalezienie, porozmawianie z rodziną, przygotowanie zapasu. To co ciekawe, co jeszcze niedawno, właśnie jak ja mówiłem o przygotowywaniu zapasu, to słyszałem: Nie strasz, nie strasz, bo się, czyli jak to ładnie mówić Odpowiedź prezydencką, no, a dzisiaj już oficjalnie rząd o takich rzeczach mówi. Mam nadzieję, że nie wywoła tym paniki, że teraz ludzie nie rzucą się nagle do sklepów i nie zaczną wykupywać. Natomiast yy, ten poradnik, no, ja będę go dyskutował z ekspertami, nie będę, nie będę ukrywał, że będę go dyskutował z ekspertami, bo moim zdaniem znajdują się tu rzeczy tyleż zaskakujące. Co dziwne, dla mnie przynajmniej. Pomijam już takie kwestie jak to, że według tego poradnika powinniśmy mieć oddzielny plecak ucieczkowy dla każdego miejsca, w którym możemy się znajdować. I oni tutaj ekspresji verbis mówią, że dorosły człowiek powinien mieć jeden plecak ucieczkowy w domu, drugi plecak ucieczkowy w samochodzie, trzeci plecak ucieczkowy w pracy. No, biorąc pod uwagę, że ktoś może na przykład pracować jeszcze w kilku miejscach. Albo na przykład, nie wiem, jeszcze jeździć, dobra, nie będziemy dalej śmieszkować. No ale nawet zostawmy przy tych trzech plecakach ucieczkowych. To przy założeniu, że A jeszcze w dodatku każdy członek rodziny powinien mieć swój plecak ucieczkowy, czyli mąż trzy plecaki, żona trzy plecaki, to już jest sześć. Powiedzmy, że mają dwójkę dzieci, no to do domu to już jest osiem i co jeszcze do przedszkola to jest dziesięć. 10 plecaków ucieczkowych, biorąc pod uwagę, że tak jak patrzyłem na wyposażenie, w którym według nich powinno być takim plecaku ucieczkowym, to to jest tak około 1000, może trochę więcej niż tysiąca złotych za jeden z wyposażeniem. No to, drodzy państwo, ktoś to pisał, kto, kto chyba nie do końca zna polskie realia. 10 tysięcy złotych wydane przez polską rodzinę. Ciekawe. Jeszcze bardziej ciekawi mnie na przykład, jak w takim typowym plecaku ucieczkowym ma się zmieścić łom. Tak, na liście rzeczy, które powinny się znaleźć w tym plecaku ucieczkowym jest łom. Ciekawe. Jeszcze ciekawsze jest, że w tym plecaku ucieczkowym powinna znaleźć się maseczka, która jest tam nawet narysowana. I to jest dokładnie narysowana, jest taka maseczka jednorazowa, chirurgiczna. Co to jeszcze. Trzy lata temu to prawie nikt nie, nie, o tym nie myślał nawet, żeby coś takiego mieć pod ręką, a w chwili obecnej to prawie każdy wyciągnie z szuflady i tam włoży. I dokładnie taka jest narysowana. E, oprócz tego, co tam jest i co mnie osobiście bardzo mocno ciekawi, no to mnie osobiście jeszcze bardzo mocno zwraca moją uwagę to, czego tam nie ma. A mianowicie, nie ma tam żadnej, tam jest bardzo dużo informacji o schronieniach, żeby sobie to schronienie przygotować, jak sobie to przygotować, w jakim miejscu sobie to przygotować, jak się udać do tego schronienia, żeby tam w razie czego nie wychodzić. Ale, drodzy Państwo, nie ma tam informacji, która była w każdym poradniku tego typu z krajów zachodnich, które czytałem. A mianowicie, dowiedz się, gdzie znajduje się przydzielony dla ciebie ze względu na miejsce zamieszkania, miejsce pracy czy, czy przy Twojej szkole schron. Schron, czyli schron, taki przygotowany przez na przykład spółdzielnię, dewelopera, gminę, twój zakład pracy tego typu rzeczy. I to było każdym tego typu poradniku, jaki czytałem. Może jakiś, którego nie czytałem, tam nie było, ale w tych, które czytałem, wszystkich to było zarówno w brytyjskim, szwedzkim i tak dalej, i tak dalej. I to była taka kompletna podstawa. Dowiedz się, gdzie jest schron, do którego przynależysz ze względu na miejsce zamieszkania, że gdyby coś się działo to jak jesteś w domu, fru, od razu tam i tam jest dokładny um, taki opis, że to nie, 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 nie poprzestawaj wyłącznie na tym, że poznasz adres ale jeszcze sobie tam pójść, yy, przetestuj sobie różne drogi dostawania się tam, yy, że jedne będą krótsze, drugie będą dłuższe, że co najmniej kilka tych dróg dostanie się tam musisz znać, bo na przykład jakaś może być yy, dla Ciebie niedostępna, bo na przykład będzie wypadek samochodowy albo coś innego i jakąś drogą nie będziesz mógł pójść, więc, yy, więc znajdź, yy, znajdź, znajdź kilka alternatyw, znaj. Kilka alternatywnych do tej najszybszej. Przećwicz to sobie, realnie, realnie tam chodź, żeby cię potem nic nie, nie, nie zaskoczyło z takich rzeczy praktycznych. Na to się bardzo duży. Nacisk tam kładam. kładzie. Podobnie jest przy miejscu pracy, żebyś wiedział, gdzie jest najbliższy taki schron przy Twoim miejscu pracy, no bo wiadomo, że przykładowo mieszkasz na dzielnicy ościennej dużego miasta, pracujesz w centrum, no to jak będzie jakiś sygnał alarmowy, to nie będziesz jechał do siebie do domu, tylko musisz znać swój schron najbliższy przy miejscu pracy. Podobnie ze szkołami. Tam zwykle była taka informacja, że w szkołach prawie zawsze jest taki schron. Tutaj tego nie ma. A jeszcze raz podkreślę, to była bardzo długa i bardzo obszerna część tych poradników. Co więcej, bo obdzwoniłem sobie znajomych, którzy mieszkają w tych, w tych krajach, znaczy nie wszystkich, ale w tych, w których kogoś tam znałem, to obdzwoniłem i oni mówią, że regularnie są u nich robione ćwiczenia obrony cywilnej. I te ćwiczenia obrony cywilnej polegają na tym, że te schrony są otwierane przez właśnie ob pracowników czy członków obrony cywilnej i są takie próbne dostawania się tam po to żeby z tym schronem się oswoić, żeby już nie wpadać w panikę w tym schronie, chociażby żeby zobaczyć czy na przykład zamek się nie zaciął, czy tam nie zardzewiał, otworzyć, sprawdzić, przewietrzyć. U nas nic takiego nie ma i mam taką, takie poczucie graniczące z pewnością, że to że w Polsce tego nie ma w tym naszym poradniku, a generalnie jest. Ma jeden bardzo poważny powód, polityczny. A mianowicie przez decyzje polityczne generalnie my nie mamy schronów. Jeszcze komuniści, w latach, to szam, szam, socjaliści z PRL-u, w latach 80. budowali. Ja na przykład pamiętam, gdzie był schron dla mojej podstawówki, bo pamiętam właśnie, że, w tej, że chyba w pierwszej czy w drugiej klasie, to na pewno pamiętam, mieliśmy takie próbne ćwiczenia, że tam nas panie odprowadzały do, do, do takiego pomieszczenia właśnie i że tutaj jakby się coś działo, to, to tutaj dzieciaczki proszę, proszę bardzo. Takie ćwiczenia, tak? Na zasadzie nie tak, żeby nas przestraszyć, tylko na zasadzie, żeby przećwiczyć takie sprawne schodzenie tam. Także komuniści budowali w szkołach, często, często to było i tak dalej, Problem jest taki, że potem się zmieniło prawo i już potem nie było konieczności utrzymywania tych schronów. I wiadomo, że konieczność utrzymywania takiego schronu kosztuje, to jest jedno. A po drugie, no, wiecie, czy spółdzielnia mieszkaniowa, czy, czy szkoła um, zawsze ma pokusę, żeby Optymalizować wykorzystanie powierzchni. Więc, jak, mają, jak mogli na przykład wykorzystać taki schron, na przykład jako składzik, albo jako pralnię, czy suszarnię, czy cokolwiek innego, no to często to zrobili. Jeszcze częściej, i co jest dużo, dużo gorsze, drodzy Państwo, tego typu miejsca. Zostały zdewastowane, zagracone i inne tego typu rzeczy się tam dzieją. Czyli, tak, drodzy Państwo, my nie mamy schronów. To jest kolejna, kolejna rzecz, i wydaje się, że rząd o tym wie. Tak mi się wydaje. Takie mam, jeszcze raz podkreślę, poczucie graniczące z pewnością, że tutaj nie ma nic o schronach, jest o schronieniach takich, które powinniśmy sobie sami budować, ale nie ma nic o schronach takich, w tym sensie, nazwijmy to, gwarantowanych przez, przez państwo czy gminę, bo rząd wie, że ich nie ma i nie chce, żeby ludzie masowo się o tym dowiedzieli, żeby się nie wkurzyli. No bo rząd przecież ma pieniądze na wszystko, rząd przecież jest taki subcjo, taki fantastyczny, a teraz w kontekście tego, że nam grożą również użyciem atomicy czy broni chemicznej, nic o tym, drodzy Państwo, nie wiemy i mnie to osobiście bardzo bardzo mocno przeraża. Przeraża mnie też pewna koincydencja, bo ciekawostka jest taka, że może pamiętacie, w zeszłym roku pojawiły się poradniki o lockdownie energetycznym. To znaczy tamto było nazywane blackout. Blackout i były takie poradniki jak sobie radzić, jak się przygotować, no na przykład Niemcy wypuścili. I teraz i one były bardzo, bardzo, bardzo podobne, można to powiedzieć. Eee... Dzieć. Um, takie podobne w tym sensie, że tam mówiono, że to na wypadek utraty prądu, znaczy zasilania w prąd i tak dalej, ale może pamiętacie, już wtedy zwróciłem uwagę, że ej, ale dlaczego w tych poradnikach były plecaki ucieczkowe? Pamiętacie, e, że przecież jak nie będzie prądu. To będzie panika, e, będą na przykład poporzucane samochody, ciężko będzie wyjechać w ogóle z miasta, i generalnie jak, jak prądu zabraknie, i przy założeniu, że państwo się utrzyma jako takie, nie będzie jakichś wielkich grup szabrowniczych i tak dalej, to najlepszą pszą, e, najlepszą taką sposobem na przetrwanie tego jest siedzieć w domu. Pić wodę, którą się wcześniej do zapasu wsadziło, jeść, jeść zapas, no i po prostu przetrwać te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, może kilka dni, aż przywrócą prąd, a wcześniej służby zadbają o to, żeby było w miarę bezpieczne. Natomiast wychodząc z domu, biorąc pod uwagę, że ludzie będą wpadać w panikę, to jest niebezpiecznie. W związku z tym, po cholerę uciekać tylko dlatego, że prądu nie ma. Ja tak zwracam uwagę, że to jest takie bardzo dziwne. Pamiętacie może. Jak pamiętacie, to piszcie w komentarzach. Natomiast, jak teraz sobie popatrzyłem na te swoje vlogi i zobaczyłem daty, kiedy na przykład zostały wyemitowane te filmiki w Niemczech, gdzie oni tam tłumaczyli, jak takie pewne rzeczy robić i tak dalej. I porównałem sobie to z datami, kiedy według mainstreamowych mediów. Amerykanie już wiedzieli, że będzie atak na Ukrainę, i podzielili się o tym z sojusznikami. To pamiętam, że według mainstreamowych mediów w październiku lub w listopadzie mieli już wiedzieć polscy rządzący, w październiku lub w listopadzie. To zakładam, że niemieccy i zachodni też wiedzieli. No i właśnie mniej więcej wtedy pojawiły się te poradniki do blackoutu. Do blackoutu które no, bardzo dziwnie przypominały poradniki właśnie ewakuacyjne na wypadek wojny i tak dalej. Bardzo ciekawe. coraz w, Już wtedy się tak zastanawiałem, czy to czasem nie jest jakiś poradnik na wypadek czegoś innego, tylko zrobiony tak, tak pod pretekstem, żeby ludzi nie straszyć, nie? No, to, 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 to coś takiego. Mhm. Um, uh -huh. No, a teraz mi się to wszystko bardzo mocno układa w jedną całość. Układa mi się w jedną całość też kilka innych rzeczy. E, na przykład e, te, te maseczki, nie? No mówię, teraz to każdy po prostu weźmie sobie maseczkę, które mu zostały z czasów covid'a i tam włoży. Natomiast. E, natomiast. Mm, natomiast, no. No tak, no to by nie miał, prawda? Co ciekawe, oni też mówią, że do plecaka włożyć gotówkę w niewielkich nominałach, to tak a propos tego, że walcząc tą gotówką, ta gotówka taka zła, a tutaj mówią właśnie, żeby mieć, żeby mieć gotówkę, mówią też, żeby mieć śpiwór, żel do dezynfekcji, to też nam przecież wszystko ma, co pozostało. Ten łom mnie osobiście bardzo mocno, bardzo mocno ciekawi. Natomiast jeszcze raz podkreślę, co do zasady ten poradnik, poza tym, że budzi moje takie obawy, zdziwienie, przede wszystkim mm, chciałbym wiedzieć, czy rząd coś wie. To trzeba wyraźnie sobie zapytać, czy rząd coś wie, bo generalnie do tej pory większość rządów, gdzie większość mówię z ostrożności, gdybym nie był ostrożny, to powiedziałbym wszystkie, te rządy w Polsce właśnie były takie na zasadzie huzia na juzia, takie chura optymistyczne i na zasadzie takiej nie strasz nie strasz. Czyli, czyli i takie, takie podejście na zasadzie, że. Podejście na zasadzie nie będziemy robić poradnika, co robić na wypadek. Bo po co, bo to się nie stanie? Nie będziemy mówić ludziom, żeby robili zapas, bo po co, bo to się nie stanie. Nie, a teraz nagle. W kontekście tego, gdzie naprawdę ludzie mogą się przestraszyć przez taki poradnik, nagle zrobili taki poradnik to jest pytanie. Czy poszli porozum do głowy? Czy coś wiedzą? Jeśli poszli po rozum do głowy, to bardzo dobrze, bo jeszcze raz podkreślę, co do zasady taki poradnik jest potrzebny i zachęcam do zapoznania się z tym, Poradnikiem, naprawdę. Znajdziecie tam wiele bardzo ciekawych informacji, które się pokrywają z tym, co nawet ja mówiłem na vlogach. Na przykład, że mężczyzna z bronią czy kobieta z bronią zawsze ma rację. Jak na przykład będzie okupywanie terytorium i wojsko okupacyjne będzie czegoś od was chciało, to generalnie to róbcie, bo was zastrzelą. Oni to używają słów. Takich bardziej politycznych, bardziej ładnych, bardziej łagodnych, ale w sumie się to do tego sprowadza. I, i mówią to na przykład w bar, na bardzo wielu przykładach. Fajne. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie wiedzieć, czy oni coś wiedzą, czy to jest na zasadzie takiej rzutem na taśmę, bo nie daj Boże, coś się za chwilę stanie, czy też, yy, czy też stwierdzili, że wreszcie zaczął coś robić. Jeszcze raz podkreślę, jeśli stwierdzili, że wreszcie zaczął coś robić, to jest to bardzo ale to bardzo bardzo dobra kwestia. Natomiast, jeśli to jest na zasadzie takie, że oni wiedzą, że nie daj Boże, może się coś stać, to uważam, że powinni nam Polakom o tym powiedzieć. Chociażby, yy, chociażby dlatego, że no po prostu uważam, że mamy prawo wiedzieć. Tak uważam. I nie powinny to być informacje zastrzeżone dla elit. Tak mi się wydaje, że z ludźmi trzeba fair. Tak mi się wydaje no bo przecież oficjalne informacje z mediów głównego nurtu, jakie płyną, jest takie, że Putin dostaje konkretnie w potyłku, prawda? No tak, tak, tak mówią, tak? Że w ogóle już się cofa, wycofuje tam jakiś... Celebryta y, wojenno-ukraiński mówi, że już w ogóle, y, że nie że ma szans, nawet coś tam gada, jakieś takie rzeczy, które się mniej zgadzają z doniesieniami innych, że oni tam używali najnowocześniejszego sprzętu serio. Y, no, ale no, 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 tak właśnie mówią, tak, że to już ma się skończyć. No, a jeśli Putin nie poradzi sobie z, z Ukrainą, no to co, Polska będzie atakował? Przecież to bez sensu że mówią, że się wykrwawił, że Rosja już jest skończona, i tak dalej, i tak dalej. To pytanie właśnie, czy oni tylko tak mówią, czy tak jest naprawdę. Ja bym oczywiście wolał, że Polska nie była w żaden sposób zagrożona. I jeszcze raz podkreślę, ja osobiście stoję na stanowisku, że przygotowywanie się jest dobre i trzeba być przygotowanym na najgorsze, ale oczekiwać najlepszego. Ja nie ukrywam, że ja mam zapas. Mam zapas, mam gotówkę, yy, oczywiście, i, i dokładnie tak, jak oni powiedzieli, w niewielkich nominałach, bo w razie czego nikt wam nie będzie miał wydać, nawet jak będzie miał wydać, to wam powie, że nie będzie miał wydać, po to, że wie, że jak będziecie w sytuacji ucieczkowej, czy, to przecież nie będziecie czekać, aż on rozmieni, to i potem zapłacicie 50 czy 100 zł za chleb i parę konserw, bo nie ma wydać. Jak nie chcesz, to nie bierz, idź sobie. A ty masz głodne dziecko. Rozumiesz o co chodzi. Także naprawdę w małych nominałach. W małych nominałach. Takie 100 zł to jest maksymalne. Maksymalny nominał, a najlepszy nominał to jest 10-20 zł. Natomiast żadnych tych banknotów po 500. Co to się śmieją, że zostały zrobione po to, żeby 500 plus mus w, jed, w, jeden, w, jeden, w jednym banknocie wypłacać. Oczywiście śmieszkuje. Co jeszcze warto zwrócić uwagę? Tak, jeszcze a propos właśnie Ukrainy i tak dalej. Zobaczcie, drodzy państwo, bo to jest taki hura optymizm, że skoro, że skoro Putin połamał sobie zęby na Ukrainie, oby sobie połamał, oby to była prawda, to tym bardziej nie da rady sobie z Polską. No Ja tutaj śmiem zwrócić uwagę, że armia ukraińska była wielokrotnie silniej, liczniejsza od Polski. Do tego jeszcze, nie wiem jak tam było z wyposażeniem, ale na pewno armia ukraińska została doposażona. Praktycznie przez cały świat. Do tego jeszcze Ukraińcy i to jest bardzo ważne Ukraińcy byli obyci z bronią. Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów um, Europy. Zdaje się, że bardziej rozbrojony od nas, czyli mający mniej sztuk broni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, to jest chyba tylko Watykan, czyli państwo kościelne, w którym co do zasady w ogóle się nie powinno używać uzbrojenia no co ksiądz z osobistą bez sensu, nie? No to tylko Watykat jest bardziej rozbrojony od nas. I nie, nie twierdzę, że z pistoletem na wroga, ale generalnie jest coś takiego jak obycie z bronią. Jak masz broń, jesteś z nią obyty, chodzisz na strzelnicę, to potem jest ci dużo łatwiej się przestawić, jak ci dadzą na przykład karabinek szturmowy czy inny rodzaj uzbrojenia. Po prostu jesteś z tym obyty. To trochę tak jak z nauką języka. Najtrudniej się nauczyć pierwszego. Jak się nauczysz pierwszego, drugiego trzeciego, to już potem umiesz. Umiesz się uczyć języku, kolejnych się uczysz dużo, dużo szybciej. No i te schrony. To nawet było widać bardzo wyraźnie w mediach głównego nurtu, jak pokazywali, jak ci Ukraińcy siedzą w schronach, jak oni wychodzą z tych schronów, inne tego typu rzeczy. Tam te schrony były. I są powszechne, i dostępne. I nie podają nam y, oficjalnych liczby zabitych cywilów, ale takie mam wrażenie, chociażby na podstawie tej oficjalnej ilości zabitych dzieci, która to była 100 parę. I oczywiście panie świeć nad nich kochanymi duszyczkami, i to jest straszne, jak można zabijać dzieci. Ale mam wrażenie, że stosunkowo mała liczba, jak na ponad miesiąc prowadzenia działań wojennych wynika głównie z tego, że większa część tych dzieci z rodzicami się działa w schronach, bo one były. W Polsce tych schronów nie ma. Tyle, drodzy państwo. Jeszcze raz podkreślam, zapoznajcie się proszę z tym poradnikiem. Ja będę go konsultował z zawodowcami i poproszę zawodowców, na podstawie opinii zawodowców postaram sobie wyrobić swoją własną opinię Natomiast na pewno warto, warto ta, tam jest bardzo dużo rzeczy, które w ogóle każdy powinien umieć, na przykład pierwsza pomoc, na przykład co zrobić na wypadek, gdy obcy żołnierze zaczną zajmować teren, tutaj jest optymistycznie, że tylko czasowe zajęcie terenu, ale na przykład, żeby z nimi nie dyskutować, żeby się nie gapić, żeby nie robić im zdjęć. Najlepiej nie łazić po nocy. Takie naprawdę fajne rzeczy tutaj są. Poza niektórymi, które są. Ja bym je nawet wręcz bardziej rozwinął, tak? Jak się przygotować na to, że nie będzie prądu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto to przeczytać. Bardzo serdecznie zachęcam. Nazywa się to Bądź Gotowy. Poradnik na czas wojny i kryzysu. To jest. Znajduje się na, na oficjalnych stronach rządowych. W, centr, rządowe, w zakładce rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaraz pod napisem Koronawirus, szczepienia i ważne informacje. Trzymajcie się, do zobaczenia! PA!